Radio Afera, rockowo i alternatywnie. Książki, które trzeba przeczytać i te, które lepiej omijać szerokim łukiem. W każdą środę o 18.30 w poczytalni. Osiemnasta 18.30 będzie za jakąś chwilę. 22 dni temu Amerykanie wybrali sobie nowego prezydenta. Przed audycją zerknąłem, kiedy Polacy zaczęli goglować sobie Donalda Trumpa. Wyszło na to, że pierwsze ślady zainteresowania to po połowa 2015 roku, połowa poprzedniego roku. Amerykanom był znany od zawsze, bo sam bardzo o to dbał. Dbał o to, żeby Amerykanie widzieli go w telewizyjnym reality show. Dbał o to, żeby jego wizerunek pojawiał się na butelkach, a jego nazwisko na drapaczach chmur, które wznosił. A teraz, jeżeli ktoś mieszka w kraju nad Wisłą, to też ma okazję, żeby zapoznać się z następcą Roosevelta, Kennedy'ego, Waszyngtona i Lincolna, bo nakładem wydawnictwa Bukowy Las ukazuje się biografia Donalda Trumpa, pióra Michaela D'Antonio, Człowiek sukcesu, przetłumaczona zresztą przez Macieja Studzęckiego, byłego aferowicza. Bardzo dziękuję za miły telefon przed audycją. 384 strony, cała historia Donalda Trumpa. Od chwili, kiedy jego dziadek przybywa do Ameryki i zdobywa pierwsze pieniądze, trudniąc się między innymi sutenerstwem, aż do chwili, kiedy prawnicy Donalda Trumpa próbują przeszkodzić w wydaniu tej biografii. Wyłania się z tego obraz nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych taki, że to jest człowiek przekonany niezachwianie o własnej wyższości, zdeterminowany, żeby osiągnąć sukces i rozgłos za każdą cenę, dla którego szczęście to mniej więcej tyle, co pieniądze. Z autorem książki Człowiek sukcesu, Donald Trump, Michaelem D'Antonio, porozmawiamy za chwilę. Miłosz Marchlik, Piotr Jaśkowiak, Michał Rogoziński, zapraszamy na poczytalnię. Madison Rising, The Star Spangled Banner. Człowiek sukcesu, pióra Michaela D'Antonio, biografia 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. W poprzedni piątek udało mi się porozmawiać z autorem, dzięki uprzejmości wydawnictwa Bukowy Las, i zapytałem: panie autorze, co pan czuł 8 listopada? Well, I was surprised, but not shocked. Byłem zaskoczony, ale nie zaszokowany. Zrozumiałem, że Donald Trump trafia do bardzo wielu Amerykanów, a podczas kampanii wykorzystał pewne negatywne aspekty naszej psychiki, żeby wygrać. Widziałem, jak próbuje rozbudzić w ludziach złość i urazę do obcokrajowców albo do handlu z innymi krajami. I to mu się udaje. Wielu ludzi jest pełnych niepewności i żalu, a on podłączył się pod te uczucia, tworząc w ten sposób potężną siłę. To źle dla naszego kraju i prawdopodobnie też dla świata, ale wynik wyborów nie był kompletnie niespodziewany. Trump w kampanii pozycjonował się jako obrońca klasy pracującej, ale na 384 stronach książki Człowiek sukcesu, z tych 384 stron wynika, że miliarder Donald Trump musi pogardzać ludźmi biednymi i bez sukcesów. Trump zna się na marketingu i wie, jak sprzedać prawie wszystko. Potrafi sprzedać apartament za wiele milionów dolarów komuś ze światowej elity, ale potrafi też sprzedawać krawat komuś, kto mieszka w miasteczku w Ameryce i chce małego kontaktu z bogactwem i sukcesem. Przede wszystkim musimy zrozumieć, że Trump jest sprzedawcą. Ale przez całe życie, i to od wczesnej młodości, żywił pewną urazę do intelektualistów. I to różni go od elity finansowej. Sądzę, że w myślach oddziela ludzi takich jak kosmopolityczni mieszkańcy Nowego Jorku, o których myśli, że go odrzucają, od całego mnóstwa zwykłych Amerykanów, którzy mają takie same odczucia. Dlatego utożsamia się bardziej z emocjonalną reakcją na intelektualne i polityczne elity, która jest charakterystyczna dla klasy pracującej. Jeśli zaś chodzi o wielkie tłumy na jego wiecach, które często składają się z ludzi, jakich Trump w innym wypadku nigdy by nie spotkał, nie sądzę, żeby żywił dla nich wielkie uczucia.
felt great affection for them. I think that he truly understood that he was manipulating them. Myślę, że wie, że nimi manipuluje dla pozyskania ich głosów. To w dużej mierze kwestia sprzedawania komuś kandydata w nadziei, że moment podejmowania decyzji jest jak moment kupowania. A kiedy już zapłacisz i dokonasz transakcji, to koniec relacji. Nie spodziewam się, żeby Donald Trump wypełnił wiele swoich obietnic wyborczych. Nie wydaje mi się, żeby potrafił to zrobić. To, co zapowiadał w sprawie sprowadzenia z powrotem miejsc pracy i stawiania na nogi branż, które wpadły w kłopoty z powodu różnych kwestii, na przykład globalnej konkurencji, albo jak w przypadku branży węglowej, większego wydobycia innych paliw, te rzeczy nie zmienią się tylko dlatego, że on jest prezydentem i mówi, że powinny się zmienić. Michael D'Antonio, autor biografii Donalda Trumpa pod tytułem Człowiek sukcesu, jest gościem Poczytalni. Rozmawiamy o Człowieku sukcesu, biografii Donalda Trumpa, 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych, napisanej przez Michaela D'Antonio, wydanej przez Bukowy Las, a przetłumaczonej przez Macieja Studzęckiego, byłego aferowicza. Mam egzemplarze tej książki, którymi się chętnie podzielę. 618750213 to numer tutaj do nas, jeżeli macie ochotę przeczytać życiorys Donalda Trumpa. Rozmawiamy z Michaelem D'Antonio, który napisał tę książkę. Michael D'Antonio powiedział, że Donald Trump w pewnym sensie manipuluje swoimi wyborcami, co jest trochę zaskakujące, bo w biografii pisze o tym, że Donald Trump jest poniekąd człowiekiem autentycznym i kiedy wydaje się narcyzem i bufonem, to w dużej mierze dlatego, że narcyzem i bufonem jest. Pod tym względem jest szczery. Kiedy wali prosto z mostu albo wyolbrzymia swoje bogactwo lub osiągnięcia, jest tym autentyczny. Jest po prostu osobą, która wyolbrzymia i popada w przesadę. A kiedy mówi, że nie jest politykiem, to posługuje się sloganem, ale to nieprawda. Jest bardzo rozpolitykowany i zawsze był. Był zaangażowany w politykę w taki albo inny sposób od lat 80. Uważam, że jego kampania była typowym przedsięwzięciem politycznym. Było w niej sporo przekonywania wyborców, by oddali na niego głos, ale niewiele o programie, który mógłby popchnąć kraj w jednym albo drugim kierunku. Trzy największe sieci telewizyjne poświęciły w ciągu ostatniego roku mniej niż godzinę swoich relacji wyborczych jakiejkolwiek poważnej dyskusji nad programami. Setki godzin poświęcono krzyczącym kandydatom i temu, co mówią sondaże. Trump to rozumie, więc swoje argumenty opierał na osobowości i emocjach. I to działało. Jest pod tym względem autentyczny. To prawie jakby powiedzieć, że jest autentycznym naciągaczem albo iluzjonistą. Odwraca uwagę od tego, co naprawdę robi, ale ludzie chyba to rozumieją. To zabawne, że nasze społeczeństwo jest w stanie zaakceptować kogoś, kto jest naciągaczem, jeśli tylko naciąga otwarcie. Mamy słabość do gości, którzy chcą nas oszukać i akceptujemy to, jeśli im się uda. Uznajemy to za talent godny szacunku. Teraz mamy pierwszego prezydenta, który należy do tej grupy ludzi. To bardzo dziwna sprawa. Michael D'Antonio rozmawiał z Donaldem Trumpem przez wiele godzin, kiedy pracował nad książką. To było jeszcze nawet zanim Donald Trump ogłosił swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich. Zapytałem autora, jakie Donald Trump zrobił na nim wrażenie. Wydawał mi się kimś, kto prezentując się publicznie gra rolę, żeby zrobić wrażenie. Prywatnie nie jest inny niż publicznie, ale jego sposób mówienia jest mniej przesadny. Potrafi być sprawiedliwy i racjonalny, ale bardzo izoluje się od ludzi innego pokroju i innego rodzaju idei. Kiedy się z nim spotkałem, a to było na rok przed tym, jak ogłosił kandydaturę na prezydenta, już wtedy mówił w taki polityczny sposób, polegający na tym, że używa się wielu argumentów na swoją korzyść, a potem nawet nie widzi, że istnieje inny pogląd na tę sprawę.
Mówił mi, jaki okropny jest Barack Obama i jaką jest porażką oraz jak bardzo świat nie szanuje ani jego, ani Amerykanów. Coś takiego trafia do ludzi, którzy są wkurzeni na Obamę, ale prawda jest taka, że wszystkie dane wskazują, że jest na odwrót. About America's standing in the world and even about Obama's presidency was moving in the other direction. We're far more respected. Jesteśmy bardziej szanowani niż za Busha. Obama odejdzie z urzędu jako jeden z najbardziej popularnych prezydentów pod koniec swojej kadencji. Trump nie był w stanie nawet o tym pomyśleć. Po części dlatego, że już podjął decyzję, że opowie się za innym punktem widzenia. To mnie martwi, bo uważam, że prezydent musi umieć zrozumieć wszystkie fakty, gdy podejmuje decyzję. Musi szanować różne punkty widzenia, w tym takie, z którymi się nie zgadza, zwłaszcza w polityce zagranicznej. Polityka zagraniczna wymaga, by porozumiewał się z wieloma osobami o wielu różnych interesach, które bywają sprzeczne z interesami Stanów Zjednoczonych. Klapki na oczach i odseparowanie się od różnych punktów widzenia, te rzeczy mnie martwią. A jeśli chodzi o to, czy Donald Trump jest miłą osobą, z którą mogłem porozmawiać, z tym nie było problemu. Był w stanie się uspokoić, skupić i rozmawiać. To mnie cieszyło. Tak mówi Michael D'Antonio po wielogodzinnych konwersacjach z Donaldem Trumpem, który wygrał 22 dni temu wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych i w styczniu będzie zaprzysiężony na 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Mam dla Was biografię Donalda Trumpa pod tytułem Człowiek Sukcesu 618750213, książki ufundowane przez wydawnictwo Bukowy Las. Donald Trump, Człowiek Sukcesu, to jest biografia nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, wybranego 22 dni temu. Napisał ją Michael D'Antonio, który jest gościem poczytalni. Z kampanii wyborczej dowiedzieliśmy się, że Donald Trump nie szanuje prezydenta Obamy, ani urzędu, który sprawuje Obama. Dowiedzieliśmy się, że nie szanuje kobiet, nie szanuje wojskowych weteranów. Czy jest coś albo ktoś, kogo Donald Trump szanuje? Myślę, że szanuje władzę i to we wszystkich formach. Kiedy jest świadkiem pokazu siły militarnej, szanuje to. Jeśli spotyka miliardera, to go szanuje. Jego stosunek do Obamy zmienił się odrobinę od wyborów. Jeżeli spojrzy się na zdjęcia i materiały telewizyjne przedstawiające Trumpa w ciągu kilku pierwszych dni po wyborach, to widać, że jest zaszokowany, wręcz zaniepokojony. Nie sądzę, żeby spodziewał się wygranej. Jestem pewien, że nie jest przygotowany, by być prezydentem. Gdy odwiedził Obamę, 3 razy powtórzył, że prezydent jest bardzo dobrym człowiekiem. Poprosił Obamę, by mógł w przyszłości zwracać się do niego o radę. Sądzę, że to dlatego, że teraz, gdy widzi, czego wymaga sprawowanie urzędu, pewnie zaczyna szanować Obamę. Trump nie wiedział nawet, że będzie musiał zatrudnić swoich pomocników i asystentów w Białym Domu. Myślał, że ci ludzie to stali pracownicy rządowi i po prostu zostaną. Prawda jest taka, że prezydent musi zatrudnić 1000 ludzi, w tym praktycznie każdego, kto pracuje w Białym Domu. Nie jestem pewien, czy Trump nie jest przestraszony tym, co go czeka. Pytanie było o to, kogo Donald Trump szanuje. Szanuje ludzi, którzy zdobyli władzę i efektywnie jej używali, więc teraz szanuje Obamę, a wydaje mi się, że także Władimira Putina. Widzi w nim nie zwolennika demokracji albo strażnika światowego pokoju, ale człowieka, który jest skłonny używać swojej władzy w każdy możliwy sposób, żeby osiągać własne cele. Na przykład mieszanie się Putina do amerykańskich wyborów mogło przeszkadzać Trumpowi, ale było też czymś, co podziwia. Trump nie wierzy w zasady, wierzy w rezultaty i w to, że cel uświęca środki. W tym sensie podziwia Putina. Podziwia ludzi, którzy korzystają z władzy, jak tylko mogą, nawet jeśli mu się sprzeciwiają. Kiedy pytają mnie, jak powinni odnosić się do niego jego przeciwnicy, mówię wtedy,
Jeśli was uderzy, musicie oddać. Można tu użyć porównania do rekina, który podpływa do ciebie w wodzie. Niektórzy eksperci mówią, że trzeba go wtedy uderzyć w nos. Donald Trump jest jak rekin. Jeśli atakuje, musisz go walnąć w nos. Trump zdecydowanie nie jest przyzwyczajony do porażek. Dobrym przykładem jest to, jak podszedł do kampanii wyborczej. Nie spodziewał się, że może przegrać i nie przegrał. Ale prawdziwa polityka to nie są wyłącznie zwycięstwa. To nie są tylko zwycięstwa. To naprawdę długi proces, który obejmuje wiele niepowodzeń. Wydaje mi się, że Trump reinterpretuje klęski i porażki tak, żeby wydawały się krokami na drodze do sukcesu. W tym sensie jest przygotowany, bo nawyk ignorowania rzeczywistości, gdy przegrywa, i opisywania przegranej jako chwilowej, już ma. Następnym razem, gdy okoliczności się zmienią, wymyśli wytłumaczenie, które opisuje tę wcześniejszą porażkę zaledwie jako strategiczne posunięcie na drodze do zwycięstwa. W tym sensie jest przygotowany. Fascynujące jest to, że otacza się ludźmi, którzy nie są o wiele bardziej zaangażowani w politykę niż on sam. Jak na przykład Ben Carson, który ma być odpowiedzialny za agencję, która zajmuje się mieszkalnictwem i urbanizacją. Carson nie ma do tego absolutnie żadnych kwalifikacji, ale ma pewien rodzaj gwiazdorstwa jako znana osoba. Więc Trump umieści go na tym urzędzie, ale będzie się spodziewał, że całą pracę wykonają ludzie na niższych poziomach. Tak będzie też w Białym Domu. Trump może mieć plan pracy polegający na tym, że nie angażuje się w codzienne działanie rządu. Będzie czerpał radość z pokazywania się jako prezydent przy oficjalnych okazjach, gdy wygląda i zachowuje się jak prezydent. Będzie podejmował najważniejsze decyzje, ale jeśli chodzi o codzienne, podstawowe obowiązki, nie będzie aż tak zaangażowany. Będzie ufał, że ludzie na niższych poziomach będą ekspertami, którzy posuną sprawy naprzód. Kiedy Michael D'Antonio skończył pisać książkę, właściwie kiedy wciąż ją pisał i kończył, prawnicy Donalda Trumpa grozili pozwem, ale ostatecznie się na niego nie zdecydowali. Więc może Trump w zasadzie polubił tę książkę. To zabawne. Zanim książka została opublikowana, martwili się o to, co pisałem. Ale byłem wobec Trumpa całkiem uczciwy. O ile w ogóle da się być równocześnie uczciwym i krytycznym. Myślę, że zdobyłem jego szacunek. Nie lubi, kiedy ludzie są nieszczerzy albo mają skrajne podejście, jak na przykład dziennikarze, którzy się do niego zwracają. To zabawne, bo on sam ma skrajne podejście, ale od innych domaga się uczciwości. Ja nie mam skrajnego podejścia i jestem uczciwy, choć to nie wyklucza wyciągania wniosków, a wiele moich konkluzji na jego temat było negatywnych. Uważam, że jest o wiele zbyt skłonny do wykorzystywania ciemnej strony ludzkiej natury. Jest narcystyczny i niewrażliwy na ludzkie cierpienie. Zachowałem jednak lojalność wobec historii jego życia. Wydaje mi się, że rzeczywiście mógł docenić moją książkę. Nie, to by zakładało, że ją przeczytał, a on nie jest osobą, która czyta książki. Wiem od osoby, która pisała książki podpisane jego imieniem, że większości z nich nawet nie przeczytał, więc nie spodziewam się, że przeczytał moją. Sądzę, że nie było żadnych skarg z jego strony i ze strony jego zespołu, więc przynajmniej uszanowali książkę, którą napisałem. Tak mówił Michael D'Antonio, biograf Donalda Trumpa, autor Człowieka Sukcesu, książki wydanej przez wydawnictwo Bukowy Las. Z tymi z was, którzy dostaną egzemplarze, skontaktuję się za chwilę telefonicznie. Piotr Jaśkowiak, Michał Rogoziński, bardzo dziękujemy, to była Poczytalnia. Radio Afera, rockowo i alternatywnie.